Już? Wszyscy jesteśmy? Wszyscy, kochani. Będziemy jeść, pić. Tańczyć. Uwielbiać Boga. Słowo Boże mówi, że martwa mucha może zepsuć olejek aptekarza. I cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. I wystarczą małe rzeczy, żebyśmy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc przestawali być szczęśliwi. Małe rzeczy. Małe odejścia od praw. I nasze szczęście zaczyna być zjadane i niszczone przez diabła. I tak naprawdę wcale nie można mieć do niego pretensji. Jedna mucha psuje olejek aptekarza. Wiecie, tu jest napisane, że cenniejszą jest mądrość i chwała niż odrobina głupoty. To słowo mówi o tym, że nie warto iść na kompromis. Nie warto. Bo chwała i mądrość jest cenniejsza niż odrobina pozornego szczęścia. Pozorne szczęście, ono zamyka cię na prawdziwe szczęście. Pozorna prawda zamyka cię na prawdziwą prawdę. Pozorne życie zamyka cię na prawdziwe życie. Jak będziesz dzisiaj wielbił Boga, to powiedz: Boże, dzisiaj jest dzień, w którym z mojego życia zniknie wszystko, co mi psuje te życie. Powiedz: Boże, ja wyrzucę to wszystko z wielkim hukiem za moje życie. Nic nie będzie psuło tego, co dla mnie zrobiłeś. Nic nie popsuje tego, co mi dałeś. Nic i nikt. Wiecie, tak naprawdę Wielkanoc to nic innego, jak wspominanie tego, że z ludzkiego życia zniknęła wszelka pustka, wszelkie zniszczenie i wszelka tragedia. On wyprowadził z Egiptu. Wiecie, wyprowadził ich z Egiptu. Wyprowadził ich do miejsca, gdzie przestało cokolwiek psuć ich życie. Przez głupotę potem wracali. Ale ja bym chciał, żebyś dzisiaj, kiedy będziesz wielbił Boga, powiedział: Boże, ja nigdy nie wrócę do głupoty swojej. Nigdy nie wrócę do głupoty swojej. Ja nie dam diabłu satysfakcji. Ja nie dam diabłu satysfakcji. To jest, moje życie jest zbyt cenne w Twoich oczach. Moje życie jest zbyt cenne. Pamiętaj, że cena Twojego życia to cena krwi Jezusa. Jesteś tyle wart, co krew Jezusa. To Boży Syn. Dajcie to jedzenie, dajcie to picie. Potem będziemy mieli przedłużenie tej naszej wieczerzy. Gdzie ludzie za wszelką cenę bronią małych kompromisów w swoim życiu. Bo myślą, że one przyniosą im długotrwałe szczęście. Nie łudź. Po prostu nie łudź się. Uwierz to słowo, że mała mucha, ona popsuje olejek aptekarza. Ja bym chciał, żebyście w ten sposób myśleli, żebyście nigdy od tego nie odchodzili. Ja bym chciał, żebyście byli wzorcem też dla innych wierzących ludzi. Że kiedy inni wierzący ludzie będą mieli kontakt z Tobą, to żeby mieli kontakt z osobą, która naprawdę jest świadoma rzeczy. Wiecie, to tak działa. Tylko kontakt z Tobą będzie zmieniał ludzi, którzy są wokół Ciebie. Zadbajcie o to, proszę. Dzieci, jesteście dzieci. Posłuchajcie, dzieci. Wszystkie są dzieci. Jakichś dzieci tutaj nie ma.
Idą. Idą, idą. Chodźcie tu dzieci wszystkie. Dzieci z przodu chodźcie. No bo ty pracujesz na razie, to idź pracuj, ale dzieci chodźcie do przodu. Wszystkie dzieci na salę. O, wy jesteście jedynka obydwie. Dzieci, jak to, dzieci są z przodu, to jesteśmy bezpieczni wszyscy. Nie, no oni są z przodu, oni są, tak. Wszystkie dzieci z korytarza też. Dzieci, popatrzcie na mnie. Podczas uwielbienia bądźcie tu, a nie tam. Nie sikamy. Macie najzdrowsze pęcherze z nas wszystkich. Potem, jak będziecie szły na szkółkę, zrobicie siódmą szkółkę. Ale nie teraz. Wszystkie dzieci na uwielbieniu tutaj. Nigdzie nie wychodzicie. Potem, jak będziecie na korytarzu, po pierwsze, przy stoliku tej pani, która tam pracuje w ciągu tygodnia, nie siedźcie. I jak coś jecie, to nie zostawiajcie jedzenia we wszystkich miejscach naokoło. To jest wielka prośba. Zjadajcie wszystko, co macie. Nie zostawiajcie na potem. I ostatni komunikat, bardzo ważny. Gdyż miałem ostatnio głęboki kontakt z hydrauliką. To mówię z doświadczenia. Nie wrzucajmy zielonych papierów do sedesu. Zielony papier. Różni się barwą. Biały można. No ręczniki nie. Czyli grubych papierów ręcznikowych nie wrzucajmy do sedesu. Ręczniki papierowe są tu przy stole. Już nie ma w toalecie. I wrzucajmy je do kosza. Bo to się nie spuszcza. Masz ojca hydraulika, powinieneś wiedzieć. Będziesz mieć w jednym palcu do Stanisława. Przyjaciele, wiecie co jest najpiękniejsze w prawdzie? Że nie potrzebujesz absolutnie niczego udawać i nikomu niczego udowadzać. I kiedy będziesz się przychodził do Boga, to powiedz: Boże, ja nie tylko nie pójdę w swoim życiu w żaden kompromis, ale ja też pozbędę się wszystkiego, co przeszkadza mi być prawdziwym człowiekiem. Nie popsuję tego olejku niczym. Niczym nie popsuję tego olejku. Niczym. Niczym. Choćby mnie to kosztowało, że zostanę przez innych ludzi zupełnie wyrzucony poza margines. Żyję tyle lat poza marginesem chrześcijaństwa. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Uważam, że największym wrogiem Jezusa jest chrześcijaństwo. Takie mam zdanie na ten temat. I bardzo się cieszę, że jestem poza marginesem. Ojcze, uwielbiamy Cię. Ojcze, dziękujemy Tobie, że Ty jesteś wielki Bogiem. Że Ty jesteś królem naszym. Że to, co Ty zrobiłeś w naszym życiu, to jest niepowtarzalne. Że to, czego Ty dokonałeś w Chrystusie Jezusie, to jest rzecz niepowtarzalna. Ojcze, my uwielbiamy Ciebie za to, że Ty postawiłeś nas w miejscu większym niż zwycięstwo. Że Ty sprawiłeś, że staliśmy się w mgnieniu oka obywatelami nieba. Że Ty sprawiłeś, że Twoje słowo uwolnione w Twojej mocy zmieniło nasze życie na Twoje życie. Uwielbiamy Ciebie, Jezusie z Nazaretu, Alfa i Omega.
wymyślamy Ciebie! Wymyślamy Ciebie! Święty Izraelski! Ty, który umarłeś i zmartwychwstałeś! My wspominamy dzisiaj Twoją śmierć i Twoje zmartwychwstanie! Nasz najukochańszy, jedyny Zbawiciel! Obok Ciebie nie ma innego! Nie ma obok Ciebie innego! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie! I oczekujemy Twego przyjścia w chwale! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie! I oczekujemy Twego przyjścia w chwale! Świętujemy Twoje zmartwychwstanie.
Yeah.
Będzie większa niż poprzednia, a chwała tego domu będzie większa niż poprzednia.
Ojcze, my przyjmujemy ogień
przyjmujemy ogień z nieba na kolejną ofiarę w naszym życiu. My przyjmujemy ogień z nieba. Twoje słowo mówi, że lisy mają jamy, ale Syn Człowieczy nie miał gdzie ukryć się. My przyjmujemy poszerzenie naszego apostolstwa w imieniu Jezusa. My decydujemy się, aby być świeciami dla tego świata. Przyjmujemy Twoje apostolstwo. Jezus.
chwała jedynemu Bogu, Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Przyjaźń między tobą a nim. Spotkałaś już go dawno temu, ale teraz będziesz się z nim zaprzyjaźniać. I czułeś duży dyskomfort z tym związany. Przeszkadzało ci to bardzo. Zawsze starałeś się dobrze wyglądać, starałeś się dobrze pokazać. Dzisiaj wychodzisz z tego miejsca. Zostaje za tobą wielkie oko, które już nie będzie na ciebie patrzeć. Wychodzisz odważnie. Odważnie wychodzisz. Już nie będzie takich sytuacji w twoim życiu, że będziesz czuł taki dyskomfort. Rośnie bardzo mocno, bardzo szybko od dzisiejszego dnia twoja świadomość, kim jesteś w Chrystusie. To po prostu dawno temu już to wkładałeś w siebie, ale teraz to po prostu będzie takie bardzo praktyczne. Z dnia na dzień. Z dnia na dzień. Poprawią się twoje relacje z ludźmi przez to.
nie będziesz czuł się obserwowany, nie będziesz już usiłował zasłużyć na dobry wizerunek.
ty żyjesz. On żyje i ty żyjesz. On żyje i ty żyjesz. On żyje i ty żyjesz. Wszędzie będę zjechać. Duchu Święty, uwielbiam Cię. Ty przenikasz każdego z nas. Poddajemy Ci nasze dusze i ciało. Poddajemy Ci dusze i ciało. Dusze i ciało. Mamy każdy ciężar na Ciebie, Duchu Święty. Każdą troskę. Ty masz staranie o nas. Pamiętaj ten dzień. O, jest to Jezus.
jaki On jest, taki Ty jesteś na tym świecie. Taki, jaki On jest, taki Ty jesteś na tym świecie. A szaka tedy jest, jaki On jest.
za Twoją obecność. Dziękuję Ci, że Ty przenikasz każdego z ludzi, Duchu Święty. Hallelujah. Że wpływasz na ludzi. Do mnie o tym usługiwaniu, prorokowaniu. Ale żebyś mogła prorokować, to musisz zacząć to robić. Jak chcesz prorokować, jak tego nie robić? Gnieździ się to w tobie. Jest miejscem, żebyś mówiła. Mów do ludzi. Tak, oni osądzą to, ale Ty uwolnisz słowo. A czy przyjmą, czy nie przyjmą, to nie Twoja sprawa. Więc już nie mów do mnie, abym dał Ci więcej. Zrób swoim słowem odpowiednią pracę. Jeśli się boisz, przecież posłałem Cię pasterzy. Mów im o tym. Powoli się zbierajmy, kto może, niech.